Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się w grze Risk of Rain 2. No i cóż, po bardzo, bardzo długiej przerwie, jak na standardy YouTube'owe, nawet moje, właśnie wróciliśmy i mogę wam powiedzieć, że trochę się to pozmieniało od ostatniego spotkania naszego tutaj na YouTubie, bo trochę nowych skilli mam podblokowywanych gdzieniegdzie. Ale to jest największą zmianą. Największa zmiana to proszę. Nowy Inager. Inaczej mówiąc, tak. Inager, inżynier, czy jakkolwiek to nazwać, jest szczęśliwcem, który już przeszedł Monsuna. Więc wow, jej, czy cokolwiek. Ale tak. Właśnie w związku z tym, że udało mi się nim przejść Monsuna, dzisiaj będziemy też męczyć się z Monsunem jako różne postacie. Na. Dzień dobry, wezmę to, od czego zaczynała się cała moja kariera z Risk of Rainem 2, czyli Huntress. No i tak, mogę powiedzieć, że ostatnimi dniami wiem, że nic nie nagrywałem znowu. Ale właśnie chcę wam powiedzieć bardzo wielką ciekawostkę na ten temat, jest to właśnie spowodowane Risk of Rainem 2. Po prostu ostatnio tak mi się zachciało w to grać. Że masakra, no i teoretycznie wiem, że mogłem od początku to nagrywać, ale mam takie k samemu, to nie wiem. Ale nie wiem, czy to dobry pomysł. Pewnie znowu będę lamił. Ale tak, skoro ostatnio udaje mi się naprawdę często docierać nawet już właśnie do, powiedzmy, finalnego bossa podstawowej wersji gry, prawie z nim wygrywać, to stwierdziłem, dobra, czemu by nie. Mogę spróbować pokazać co nieco znowu na YouTubie. I no, nie wiem, czy jest coś więcej do powiedzenia, poza tym, że no właśnie z tego też powodu tutaj jesteśmy. Tak, może przyznać, że moje skillisiu w tej grze jest nadal bardzo wielkie, ale nie aż takie duże jak kiedyś. I zobaczmy, co to za przedmiot. O, najgorszy. Przydałoby się zdobyć jego wersję Void. Ona jest przynajmniej jakkolwiek sensowniejsza. Nie to co ta wersja, ale dobra. Nie przejmujmy się tym wszystkim. Mamy jeszcze czas, żeby znaleźć jakieś skrzynki w ogóle. Tak, wieżyczkę. Czy ja chcę wieżyczkę? Myślę, że niekoniecznie. Bardziej bym chciał inne rzeczy. Na przykład skrzynki czy drony. A w ogóle najbardziej przydałby się emergency drony. Jezu, to jest takie potężne dziadostwo, że masakry. Ale okej. Okej. I już widzę coś, z czego na pewno skorzystam. Tak, jak widzicie, jest tutaj nasze ulubione teleportajka. Tak, teleportajka. No gwarantuję, że dostaniemy portal niebieski. Czyli możliwość pójścia do bazaru pomiędzy czasem lub ewentualnie zejścia na Voidfieldsy. I tak jest też mój cel, jak to zobaczyłem. Idziemy na Voidfieldsy, żeby mógł sobie jakieś przedmioty pozdobywać. Tarcza, świetnie. Kanister, dobra rzecz, żeby chociaż jeden mieć. No muszę przyznać, mam dosyć bezpieczny start. Może nie najlepszy z perspektywy damage'ów, ale na pewno bezpieczny. Tak jak zwykle się gubi na planszy, zamiast pomyśleć, gdzie jest śmierdziuch. I żeby nie było dla tych, którzy nie pamiętają, śmierdziuch to jest sposób, w jaki nazywamy z siostrą tego, teleportera. Bo jak na początku nie umieliśmy go szukać, tak potem stwierdziliśmy, że on śmierdzi i teraz został on już śmierdziuch. Dobra, co my tu mamy? Kluczyk. W sensie, okej, fajnie, że kluczyk, ale wolałbym przedmiot już teraz dostać. Jakieś takie, idź na następną planszę, co dostaniesz. No dobra, a tu jest skrzynia, to chyba już... Nie, nie jest otwarta. Okej. Okay. Szybko ubijemy kilku wrogów i zaraz powinniśmy móc otworzyć. Teraz nadal się rozglądał, czy gdzieś smrodu nie widać. Ale okej, okay, skoro nie widać... Widać smród? Tak, jest smród. Czyli śmierdziuch jest gdzieś tutaj. Zaraz się nim zajmiemy, tylko jak mówię, najpierw chcę jeszcze wyfarmić kilka przedmiotów. Bo tak, żeby nie było, wiem, że jest coś takiego jak zasada optymalności, że jak najszybciej, do 5 minut czy coś, ale nie. Ostatnio tyle gram i nietrzymać tej zasady mi się udaje, prawie że no, stwierdzam, że po prostu nie będę się trzymał jakichś sztywnych reguł, dziwnych, narzuconych przez kogoś. Będę grał po prostu po swojemu. I też powinno być okej. Dobra. Tylko jedna skrzynka. Proszę o strzykawkę, kawę lub... Strzykawkę, kawę lub
okulary, ale to też może być. O, nożyk, dobra. Zawsze dodatkowy damage over time. Ci udałoby się jeszcze zmienić je w nożyki pustki, to byłoby jeszcze lepiej. Mam gorzej, tylko że nienawidzę nożyków pustki, jeśli chodzi o starcia z bossem. Złe doświadczenia. Ale dobra, tu mamy ofensywną skrzynię, więc tu powinno być coś fajnego. Wyrzutnia rakiet, dobra. Jedno z dwóch najważniejszych rzeczy, żeby w ogóle posiadać chociaż jedną sztukę. W szczególności na takich postaciach jak Huntress, która teoretycznie by nie ma 100% szans na to, że to wystrzeli, takich jakie powinny być. A przez to, że strzela trzema pociskami, każdy ma osobną szansę to nałożyć, więc nie, jest naprawdę cenne. Ale dobra, mając już takie kolekcje, taką kolekcję, którą tu mamy, pora zacząć myśleć o pokonaniu bossa i do czynienia mamy z Meduzą. Czyli, jak zwykle, coś, co kiedyś było moim Nemezisem. Ale co ciekawe, teraz Nemezisem już nie jest. Jak zrozumiałem, jak się z tym walczy, mogę powiedzieć, że zamiast tego Nemezisem teraz nadal jest skalny golem. Po prostu jego lasery są takie irytujące, w szczególności tutaj, teraz. Okej, okay. Będzie unik. Że tak, no. Najczęściej od tego właśnie, od laserów. No ewentualnie od tego, że mam czterech bossów, jak za dużo tych Challenge of Mountain sobie nawrzucam. Co mamy? Piórko. Świetnie. Bardzo cenne dla nas znajdźka. Tak, teraz idziemy na Voidfieldsy. Nie jest to może najmądrzejsze z perspektywy wielu osób, ale ja chcę Voidfieldsy, lubię Voidfieldsy. Jeszcze widzę sklepik w okolicy, co jak się portal naładuje, jeszcze pójdziemy do niego i po te skrzynki, bo czemu by nie? Czak, czas mam przyzwoity jak na moje standardy. No, super. I tak. Zobaczymy, jak to pójdzie dalej, bo chciałbym pokazać, że naprawdę już trochę skill issue nadal mam, ale nie aż takie wielkie jak wcześniej. Ale mam myślę, że teraz jeszcze gadam do monitora, jak zwykle nazywać się moje pseudo-komentowanie podczas nagrywania. No boję się, że po prostu skill issue znowu się zwiększy, ale dobra. Szybko tutaj po krzynkę. No dawaj krzynkę, co mamy? Sztandar. Jeśli znajdę gdzieś mielarkę, to może go zmielę. A tutaj co? O, takie rzeczy. Chociaż najpierw bym wziął kawę, tak. Wolę mieć chociaż jednego miśka. Panikła szansa 25%, to znaczy jakoś tak. To, że zignoruję obrażenia, może być czymś, co mnie uratuje. Niejednokrotnie. I wow. Tylko zacząłem nagrywać i już widzę, że znowu ludzie mi spamią na Discordzie, którego nie wiem, czy mnie wyłączyłem. Ale okej. Okay. Tak, zanim coś zobaczymy, co my tu mamy na bazarze. Nie. Nie ma niczego, co by mnie jeszcze zachęciło. Nope. Tylko 2 na 10 ten bazar się trafił. A cóż. Może to i lepiej. Lepiej nie będziemy mnie kusić, żeby na niego wydawać. I dobra, idziemy na Voidfieldsy, jak już mówiłem. Aj, Voidfieldsy. Miejsce, w którym mogę się obłowić strasznie, albo udowodnić swoje skill issue jeszcze bardziej niż zazwyczaj. A mówię tu o skill issue głównie dlatego, że wyobraźcie sobie, ostatnio miałem świetne podejście. Au. Ale właśnie przegrał mi przez to, że w złym momencie nacisnąłem shifta, przez to mój skok skończył się tym, że spadłem w przepaść i nie zdążyłem dojść z powrotem do bezpiecznej strefy. Zginąłem po prostu tego, że Voidfieldsy, czy jak się cokolwiek nazywa, no są, powiedzmy, o obszarem dosyć niebezpiecznym, więc tak. Na razie się nie przejmujcie, że jakiś chaos mówi w tle, czy musiałem przestawić po prostu telefon i go wyciszyć na szynki wielkie. I teraz tak, Voidfieldsy. Pierwszym przeciwnikiem są krowy z trzeciej planszy wersji lodowej. Przynajmniej ja jest tak najbardziej stamtąd kojarzę. Coś ich nie widać. Jesteśmy w kanionie, okej. Okay. O, jest pierwsza krowa. Nie są jakieś szczególnie groźne, w szczególności kiedy nie mają przedmiotów. Kiedy jakoś szczególnie dużo też ich tu nie będzie raczej. Przez to, że jesteśmy tutaj w 7 minucie. A nie ma co ukrywać, Voidfieldsy i w ogóle sama... Same portale zazwyczaj się otwiera trochę później. Według strategii optymalniejszych i w ogóle. Czy widać jakieś skrzynie? Nope. Nie widać niestety. Więc będę musiał szukać Wienecy i później. Nie powiem, żebym był z tego powodu zadowolony, ale
Jakoś sobie poradzimy i... Dobra, tu mamy do wyboru... Z tych trzech chyba wezmę sobie jedną kolejącą bombę. Nie, żeby to był jakiś szczególnie dobry przedmiot, ale zawsze wolę mieć jeden dodatkowy proc, niż go nie mieć. To jest tak, czy widać gdzieś promień? Chyba widziałem. Dla bezpieczeństwa biegnijmy czym prędzej. Jest, jest promień. Dobra. Mam też w tej skrzynie, ale je otworzymy, będziemy mieć tutaj w okolicy wszystko. Dobra, to mogę wziąć, bo to tak po drodze i jesteśmy. Pół HP, ale jesteśmy. Back magazine. Okej. Okay. Jest to przedmiot, który teoretycznie totalnie nic nie daje. Tym krowom, więc... No ja jestem zadowolony z tego, że dostał backup magazyn, a nie coś przydatniejszego. Jak chociażby... Panom z to było raz, ale... O tym, że dostał dużo, że dostał 5 tych raz kozich nóg, przez co były strasznie szybkie, to innym razem dostał u mnie tak dobry przedmiot jakiś na damage. Zegarki. No tak, zegarki, że po prostu... Tak. No, nie było najlepiej. Do szczęścia byłem wtedy tu jako multi, więc... Moja naturalna wytrzymałość pozwoliła mi trochę to przeżyć. Ale nadal, no, mogło być kiepsko. Tak jak teraz w sumie jest trochę kiepsko z moim damage'em. Jakby to ukrywał, żadnych attack speedów, żadnych bonusów do damage'a porządnych. Jak tak dalej pójdzie, to ten przebieg będzie skazany na porażkę, przez to, że za wolno będę ubijał wrogów. Ale dobra, co my tu mamy? Kanister, latę, ogłuszacz, latę. Moczam, no ale ja zawsze to mówię latę, nie wiem czym. Innego dobrze. Pierwszy bonus jest. I promień. Widzę. Zatem będziemy mogli bezpiecznie do niego biec. I mam nadzieję, że zdążę. Bo jeśli nie zdążę, to będzie skili się tu wielkie. O, jest mielarka. To zmienimy sobie potem ewentualnie sztandar. Ale tak my później. Teraz... Wow. Totalnie w innym miejscu niż myślałem, że to będzie. Czyli jesteśmy tu. Tak... Końcówka HP-ków, ale jesteśmy. Wiemy, o, chyba widzę tam możliwość kupienia przedmiotu pustki za HP-ki. Jeśli to jest to, co ja z chęcią skorzystam, uwielbiam przedmioty pustki i impy. Oczywiście, że impy. Nienawidzę impów. Zawsze jest tak, że radzę sobie dobrze, a potem jakiś imp mi na plec wejdzie, jeden cios i jego krwawienie po prostu mnie zabija od razu. A przynajmniej kiedyś tak było. Czy teraz tak jest w sumie? Zdarza się, ale to jest już dużo rzadziej. Jak mówię, moje skill issue nadal istnieje, ale jest delikatnie zredukowane względem tego, co było wcześniej. Swoją drogą przydałoby nam się czerwony przedmiot, fajnie, gdyby też się tu trafiła kończyna. Ale dla tych, którzy nie wiedzą, jak działa kończyna, to 57-listna kończyna odblokowuje się za przejście bonusu na chyba po raz pierwszy. Albo za coś innego, jak przejście 20 plansz na raz w jednym przebiegu. Jedno z tych dwóch, ale tak czy inaczej. Powoduje, że mam tak naprawdę, można powiedzieć, podwójną szansę na to, że trafią się wszystkie te efekty, jak te klejące bomby i tak dalej. Tak najprościej mówiąc. Strzykawka czy kawa, strzykawka czy kawa. Wezmę kawę. Wiem, że daje mniej attack speed, ale daje za to bonus też do poruszania się. No nie okłamujmy siebie samych. Poruszanie się jest tutaj bardzo ważne. Więc jak... Kolejna kawa. Mówię, wolę się ruszać szybciej i trochę szybciej bić, niż poruszać się powoli i bić znacznie szybciej. Zobaczmy, co tu mamy. Stek. Chyba najmniej przydatny przedmiot ze wszystkich, to bardziej niż ten sztandar, którego nie lubię też. Ale dobra, kolejny klucz. Zobaczmy, co tym razem się stanie i... Kozie nogi. Ja po prostu wykrakałem te kozie nogi, prawda? Chciałem. Ale dobra, mamy trzy kawy. Czuć różnicę w attack speedzie. Nie wiem, czy wy ją czujecie, widzicie, ale ja na pewno. Że ja ogólnie jestem czuły na wszelkie zmiany tego typu. I co ciekawe, nawet nie tyle, że czuły na zmiany, w zasadzie, że dobrze je zauważam. Co może to dziwnie zabrać, ale ja wręcz czuję w klawiaturze. Jak się szybciej poruszam, powiedzmy wolniej, ja to czuję w klawiaturze. Trochę dziwnie to może brzmieć, ale naprawdę tak mam. Tak, attack speedy tutaj w tym przypadku też czuję bardzo. Poza tym, że je widzę. Więc ja, skoro mam takie wyznania, to możliwe, że trochę za dużo siedzę przy Risk of Rain, skoro potrafię odczuć, nie tylko zauważyć, ale odczuć wręcz takie rzeczy, ale dobra. Spokojnie i zegarek.
pewnie go szybko stracę, ale no... Wolę zaryzykować, bo nadal zegarek zwiększa damage. Więc jeśli nie będę robił skidisiu totalne, to będzie fajnie. I tak, super szybkie krowy. Impy. I jeszcze te robaki. Wow. No nie trafiło mi się to najprzyjemniej. Czy przydałoby się mieć jakieś fajne crit rate, jeśli miałbym z tym walczyć. Może by nie było dla tych, którzy nie pamiętają na tym ataku podstawowym, który ma u mnie teraz Huntress. Crit rate powodują, że... No. Zresztą widzieliście. Ale ogólnie mówiąc, leci 6 pocisków zamiast 3. To jest naprawdę świetne. Tak. Przydałoby się crit rate, najlepiej taka już setka. Ale no, nawet jakby setka to jakieś 50% byłoby przyjemne. Niestety wiem, że to marzenie i sny. Prawie nigdy nie dostaję tyle okularków i innych sprzętów. Chociaż nie, głównie okularków, bo nie wiem, czy jest jakiś inny sprzęt, który może podnieść sensownie crit rate'a. I dobra, zielone. O, tu mamy crit rate'a trochę. 5% konkretnie mówiąc. Więc nie jest to najwięcej, ale zawsze coś. I teraz tak. Na chwilę tutaj. I lecimy jak najszybciej się da, bo nie chcę stracić zegarka od tego, że chodzę po Whitefieldsach. Dobra, jeszcze... Jeszcze mamy czas, a? Okej, daliśmy radę. Jest dobrze. Mogę otworzyć też kolejną skrzynkę. W której mamy backup magazyn. Świetne. Mógł częściej rzucić swoimi tymi glewiami, jakby. W sumie nawet mogę to wykorzystać teraz, wszędzie. Te glewie biją sporo, no i jeszcze się odbijają, więc jak są jakieś hordy, to są świetne. Dobra, tak czy inaczej, piąta komórka, piąta cela. Piąta aktywacja. Zobaczymy, czy dożyjemy dziewiątki. Co ważniejsze, czy dożyjemy to z zegarkiem, czy już bez zegarka. W ogóle nawet chyba, nawet myślę o tym, żeby chyba tego zegarka zaraz przemielić na scrap. No nie żeby coś, ale... Jakkolwiek zegarki są naprawdę potężne, tak ciężko mi wierzyć, że utrzymamy go do końca. Ale dobra, kolejny zielony przedmiot i tym razem co mamy tutaj fajnego? O... Gilotyna. Wszystkie są słabe, ale gilotyna najbardziej może coś pomóc. Teraz teoretycznie, jeśli trafimy na elity, to gilotyna będzie ich szybciej ubijać. Tutaj mamy... okej. Okay. Jakby super pancerz raz na jakiś czas. Teraz jest nieaktywny. Będzie aktywny, jak zobaczycie, jakby bańkę. O, właśnie. Ten atak super pancerz. Nie jest najlepszy, ale nadal. I podoba mi się to, że słyszę... dużo... hałasów. Ale dobra, jakoś to jest. Jeszcze żyjemy. Jest dobrze. Mam przynajmniej taką nadzieję. Nie wyskakujesz tak wysoko, Huntress! Z jednego z czarnych przedmiotów jeszcze, co by się nam w ogóle przydało, to też... mogę powiedzieć, że jest tego bardzo dużo poza kończyną. Na pewno Behemoth. Czyli to, że ataki eksplodują. Jeśli nie mamy 100% crit rate'a, to jest jeden z najlepszych sposobów na zdobycie trochę AOE. Jedynkowych damage'y. Jeśli byśmy mieli dużego crit rate'a, to Laser Scope. Alien Head zawsze jest dobrym wyborem. Ja, że wielu z was może nie wiedzieć, o czym mówię. Ale spokojnie wytłumaczę to później. I dobra, mamy ukulele. Jesteśmy może nie tylko zbawieni, co trochę uratowani. Bo nie ma co się oszukiwać. Ukulele to jest też druga najważniejsza rzecz z kategorii zielonych. Świetnie, że mamy. Ok, aktywujemy od razu. Jedna skrzynka. I mamy znowu to. Serio. Ja rozumiem, że nie muszę dostawać zawsze dobrych rzeczy, no ale bez przesady, żeby dostawać... najgorszy przedmiot zielonej jakości. Dobra, bierzemy od razu zapasowy magazynek, żeby mieć 3 ładunki glewi, ewentualnie. W momencie, w którym nie będę nią rzucał jakoś częściej, chociaż teraz to rzucam bardzo dużo, więc no. Te ładunki raczej za szybko się nie zgromadzą. Dobra, idą golemy. Albo przynajmniej jeden golem. Wyeliminujmy go szybko tym, nawet kosztem otrzymania trochę obrażeń. Dobra. Dobra.
Super, zdarzył się idealnie z kierunką. Brawo ja. Dobra. Dobra, jest świetnie, nawet bym powiedział. Jak na moje standardy i na to, jakie mam skillisiu. Znowu się zderzyłem z krową, serio? O nie, krwawienie od impa. Przeżyliśmy je. No, ja nie wierzę, przeżyłem krwawienie od impa, znowu. Okej, okay, z tych rzeczy... Kolejna gilotyna, szczerze. Kwiatki leczące podczas portali... mogą być. A Fuel Cell, no nie mam żadnego przedmiotu, który na tym... Na Q, żeby tego używać. I co mam tu do drukowania? Nie wiem, ale nie wygląda na przydatną rzecz, więc... Pas. Zdążyłem. Zastanawiacie się, czemu to tak daleko do tego było, że wiem, żebym... Halo, nie to. Cancel. Nie wiem, czy żebym skinić teraz, takie totalne. Nie zdążyłbym tu po prostu dobiec. Bez tego, bez zniszczenia zegarka, więc stwierdziłem, że warto się już go pozbyć. Chociaż na scrap. Później jeszcze pomyślę, czy coś będę innego skrapował, czy nie. Ale no. Jak widzicie, zdążyliśmy idealnie, z nim on się rozbił. I okej, widzę tam jakąś białą drukarkę, to można od razu już wykorzystamy, scrap. Ale dobra, na razie to full focus na przeżyciu, a nie na skrapie. Bo i tak nie zeskrapujemy niczego, jak będziemy martwi. Ale tak, to jest już albo 8, albo 9, ciężko mi czasami rozpoznać. Jeśli to już 9, to zaraz będziemy mogli spokojnie poszukać pozostałych skrzynków. Otworzyć komorę pustki. Jak ja tak czasami mówię, żeby dostać pustkowy przedmiot. I potem, no... plansza numer 2, która będzie w naszym przypadku numerem 3. Ale no, jesteśmy blisko zgonu cały czas. Dobra, to była już ostatnia. I co tu mamy? Hu, laser scope. Czerwony przedmiot jest, ale no, niestety nie dostaliśmy tych takich najprzydatniejszych. Wiecie, laser scope jest świetny, tylko... Powiedzcie mi, czy będę w stanie zdobyć wystarczającego kryta, żeby to było sensowne. Okej, okay, dobra. No to Hano, życie regeneruje się szybciej, bo chcę kupić przedmiot pustki. No dobra, skoro tak długo trwa, to może zobaczymy, czy nie ma gdzieś czegoś innego. No proszę, jest ten przedmiot pod Q. Okej, słonik. Mogło być lepiej, szczerze mówiąc, ale... Ale niech będzie. I teraz tak, będziemy mieć wieść... Dobra, kilka punktów nam zostanie. Ale mamy i... Corrupted Fuel Cell. R-kę będziemy mieli częściej teraz, dzięki temu. Czy mnie to cieszy? Jak najbardziej. Tylko pytanie, czy w ogóle będę pamiętał o tym, że mogę spamić R-ką bardziej. To już inna sprawa. I co my tu dostaliśmy? Najgorszy przedmiot, serio. Ja wiem, gro, że mnie nie lubisz, no ale bez przesadzy. Tutaj można było drukować bransoletki, okej, okay, one są fajne, ale nie wiem, czy mamy coś, co potrafi aktywować bransoletkę na szybko. Zerkam na moje przedmioty, na moje skille i myślę o numerach. To jest tak, o. Na pewno niedługo będziemy coraz mniej już dostawać poziomów, więc banera chyba też już zezłomuję. Ale nie będę dłużej, powiedzmy, tutaj siedział już. Pójdziemy od razu na kolejną planszę, może tam znajdziemy coś fajnego do... Jak to się nazywa, no? Do wydrukowania. Ale tak, banerze, dziękuję ci bardzo. Posłużyłeś mi dobrze w różnych momentach, teraz jesteś jeszcze częścią innego przedmiota. Nie chcę chociaż... Zrobię głupotę, ale jeszcze nie miałem czerwonego skrapa, więc zeskrapuję to. Nawet po to, żeby tylko kolekcjonować wpisy. Ja wiem, że to jest totalna głupota i pewnie wiele osób też się załamuje, że tak dobry przedmiot jak laser scope'a oddałem na scrap. Ale mówię szczerze, robię to głównie dlatego, że nie widzę nadziei na to, żebyśmy mieli mieć dobrego kryta. I tak, przechodzimy przez Null Portal, jeśli kogoś zastanawia, czy mnie przez Void Portal. Void Portal by nas zaprowadził do... nie lokacji z DLC-ka. Cholernie trudnej.
nie chcę i dobra, jesteśmy w takim razie na bagnach. Wetland aspekt. Miejsce, w którym często gubię teleportera, ale licznik, który jest tak proste w swojej konstrukcji, że najczęściej tutaj mogę wyzbierać milion skrzynków. Lubię tą planszą. Okej. Okay. 23 minuta, to strasznie zlamiłem. Czego się, że widzę, że już tutaj gluty, czyli chyba gap, czegoś tak się zaczynają pojawiać. To nie jest dobrym znakiem, ale cóż, skill issue, zacisując. I tak z tych opcji, a jak będziemy mieć już pieniądze, to wziąłbym pociski przeciwpancerne, czyli dodatkowy damage na bossów. Wydaje mi się być najlepszym wyborem z tych tutaj dostępnych w tym sklepiku. No w sensie crowbar też byłby dobry, ale... Ale cek, no nie czuję aż tak potrzebna crowbara. Jak na te pociski przeciwbossowe. A wyzwanie Mountain nie biorę. Głównie dlatego, że... No to już taki etap, podejrzewam, że jakbym nie wziął, to bym zginął po prostu. Od mojego skill issue, który jest mocny we mnie. Więc tak... mamy... przedmiot tajemnica? Chyba? Cię nie czuję, żebym potrzebował jeszcze więcej prędkości ruchu na ten moment. Ogólnie nie zaszkodzi, no ale na ten moment. Stia. Podział nie potrzebuję, dostałem, co? Kozią nogę! Aj, Risk of Rain. Jak ja uwielbiam ciebie i twoje zdecydowanie są, chcesz dać za przedmiota. Tak bardzo się dogadujemy. Ja, teraz już na pewno będę brał tajemniczego przedmiota, nie ma co. Chociaż w sumie pieniądze za otrzymywanie obrażeń też nie są najgorsze. A tajemniczy przedmiot? Fajerwerki. Okej, okay, też moim zdaniem jeden z mniej przydatnych, ale przynajmniej teraz jakby otwierał skrzynki czy coś, to dodatkowo wydarzył rzeź na niektórych wrogach. Więc ej, no. Lepsze to niż kozie nogi. Tak mi się wydaje. Gorzej tylko, że nie widzę żadnych skrzynków. A co gorsza... Potrzebuję ich, jeśli chcę być w stanie dalej sobie radzić. Bo obecny nasz zestaw, no, nie jest najgorszy, ale też nie najlepszy. O! Zardzewiałe pudełko. Dobra. Euro. Okej, potrójny skok. Świetna rzecz. Aczkolwiek nie wspomoże nas bojowo. A przedmiot lunarny mogę za to wziąć. Tylko pytanie, czego chcę. Powiedziałbym, że nie. I byłoby to prawie szczera prawda. Okej. Więc... powiedzmy, że po prostu nie wezmę. A się kogoś zastanawia, czemu bym powiedział, że nie chcę? Odpowiedź jest bardzo prosta. Za dużo jest przedmiotów lunarnych, które nic, a nic nam nie pomogą w tej sytuacji. A za mało takich, które mogą odmienić nasz los jakoś diametralnie, więc... Wolę po prostu zostrzeń te monety na ważniejsze rzeczy. Tak, jesteśmy tutaj w fajnym miejscu. A czy widzę jakieś skrzynki pod wodą? Nope. Czy widzę jakieś inne skrzynki tutaj? Oczywiście, że tak. Co za tym idzie, otwieramy. Nawet nie czekam na... na jakim zastanowienia się... Okej, okay, poza walką super leczenie. Może się przydać na jakieś takie momenty, kiedy będę musiał odsapnąć od walki. Albo będę chciał się szybko podleczyć, uciekając z wrogów. Więc tak, czemu nie? Okej. Okay. Okej, okay, kapsułka. Rzębeczka, jakkolwiek złotych zwał. Dobra, kolejna skrzynia. Tym razem jakości to będzie zielona plus. Może być fajnie. Może dostaniemy coś sensownego. Okej. Okay. Wiecie co, skoro dostałem tego kwiatka, to chyba to jest znak, że no pora iść na plansz numer 3. Może dostaniemy jakąś fajną. Albo dostanę znowu tą z DLC-ka, której nie lubię. Która opcja by się nie okazała, no. I tak musimy tam pójść. I Stone Titan, kiedy są dwa, no. Nienawidzę Stone Titanów, jak już mówiłem. Całe szczęście mam zielonego słonia, tego całego. A dlatego się cieszę, że słonia mogę go aktywować w takim momencie i obrażenia będę otrzymał na tyle małe od tych laserów, jeśli nawet bym robił te lasery porządniej, że... No. Tak mnie przeżył. Okej, okay, szybko teraz spróbujemy jednego wyeliminować, żeby... Zostawiam tylko jeden. Świetnie, brawo. Właśnie, z zielonych przedmiotów przydały nam się jeszcze kanister. Właśnie kanister, tylko ten, butla z gazem. Skoro mamy już i tak podpalanie, butla z gazem by uczyniła jeszcze bardziej morderczym, zabójczym i potężniejszym, więc przydałaby się.
Okej. Więcej życia i regeneracji. Świetna rzecz, szczególność na Monsunie, kiedy mamy ogólnie chyba zmniejszoną regenerację na Monsunie, jeśli się nie mylę. Właśnie, więc tak. Naprawdę jest najlepszy przedmiot, nie będę ukrywał. Jakości żółtej. Znajdę też jako jakość boss. Ale ta jest równie świetna, co pozostała. I w ogóle widzę, że tam coś pominąłem. Więc tak. Teraz tam pójdziemy. Zobaczyć, co pominąłem. Póki co, no, teleporter. Teleporter. Czy coś. Ale tak, no. Damy radę, musimy dać radę. Będzie dobrze. Ja tak czuję. I teraz zobaczmy, co tutaj pominąłem. Poza tym, że jest jakiś przedmiot, oczywiście ten. To... Cokolwiek to jest, też to pominąłem. Problem w tym, że nie widzę żadnej interakcji z tym, więc cokolwiek to jest, to niestety nic nie jestem w stanie zrobić. A tutaj co mamy? A, okej, to jest to. Co przenosi nas z miejsca na miejsce. Już nie pamiętam. Wolę słonia. Zresztą mówiąc, słoń bezpieczniejszy. Lepszy, potężniejszy. Dobra więc. Plansza numer 3, ale 4. Zostało nam jeszcze kilka i będziemy mieć teoretycznie bossa. Okej. Dostaliśmy tą planszę w porządku. Na której też mieliśmy skillisiu z siostrą. Ale wiecie, na każdym mieliśmy skillisiu. Pamiętam czas, kiedy nawet umieraliśmy bardzo często na pierwszej planszy. A teraz popatrzcie na to. Radzę sobie na Monsunie, powiedziałbym, znośnie. Nie powiem, że to jest dobrze. Nie powiem, że to jest świetnie. Powiem, że jest to znośnie. Na zasadzie, no okej, masz szansę coś sobie jakoś to przeżyć, ale no trochę szczęścia potrzebujesz tego. I nie ukrywam tego szczęścia, mam bardzo dużo nawet. Gdzieś tu jest ten gościu, nienawidzę ich. Więc szybko po prostu spróbujemy go wyeliminować. Zanim będą z tym problemy. Dobra, udało się. To jest tak, widzę już śmierdziucha potencjalnie, więc mogłem do niego biec. I nawet to zrobię, ale bardziej niż do samego niego, to zobaczę, czy tam są jakieś skrzynki. Niebieski portal, możemy znowu iść na Voidfieldsy. Jeśli tak, to oczywiście, że pójdę. Będę trollował grę jak najbardziej. Chociaż nie wiem, czy nie będzie oznaczać, że będę musiał podzielić odcinek na pół przysłowiowo. Bo może być trochę za długi. Aha, Power Elixir. Okej, czyli jeden extra life, w sumie tak najłatwiej to określić. Jak mamy zginąć, to nas wyleczy, uratuje w krytycznym momencie. Fajnie. Dobra. Tutaj możemy drukować ten przedmiot, nie najlepszy. Ogólnie mówiąc, co tutaj widzicie, mam jedną sztukę, to jest to obok białych właśnie śmieci. No ogólnie działa tak, że jak zabiłem dużo wrogów, to wpadam w szał, czy mam wielkie prędkości ataku i tak dalej, tylko trzeba zrobić masę wrogów w bardzo krótkim czasie. Ale co za tym idzie, najczęściej mi się to nie udaje. Ale dobra, kolejny przedmiot pustki. Ukulele pustki. Świetnie. Uwielbiam ukulele pustki. Dla tych, którzy nie wiedzą, ukulele pustki działa tak, że robi ciosy na jeden cel. Im więcej ich mam, tym więcej ciosów. To jest świetne, bo pozwala szybko eliminować nawet największe zagrożenia. Nie przejmując się niczym wokół. I okej, kolejny zarzewiały coś. Move fast, out of combat. I guess... jest znośne, będzie i mogą tu siedzieć dłużej, ale szczerze powiedziawszy nie ma co. Idźmy na planszę czwartą. Może trafimy na taką fajną, w której to będziemy mogli sobie zdobyć darmowy czerwony przedmiot. Dobrze, mamy butle z gazem. Imp Overlordy, nie lubię. A i tak, świetnie, bo mam butle z gazem, czyli to, o czym opowiadałem. Już teraz nasze podpalenia będą jeszcze bardziej zabójcze. Więc jest dobrze. Jeszcze ten przebieg nie jest taki stracony totalnie, jakby mógł być. Nawet nie czuję, żebym jeszcze musiał... Dobra, odpalamy słonia na wszelki wieki. Mówiłem, że nie czuję, że muszę odpalać, ale jak spadło mi tak życie, to
Wolę odpalić słonia i mieć bezpieczeństwo i spokój. Z myślą, że słoń może mnie uratować. Nadal czuję za dużo obrażeń. Ale jest dobrze. Nawet bardzo. Okej. Eliminujmy wszystko. Pamiętajcie, każda eliminacja ma szansę podpalić bossa. A podpalenie bossa jest czymś, co nas może tutaj naprawdę zbawić. Okej, chyba pierwszy imp Overlord. Czy Over po prostu się mówi, ale tak. Ogólnie pierwszy boss impów pokonany. Drugi też wciągnięty już w portal. Daliśmy radę. Mimo tego, że jest już wielki poziom trudności, to daliśmy radę. I nagrodą za to jest Hunter Scarpon. Przedmiot, którym powiedział, że jest... okej... Okay. Dobra, tak czy inaczej... Bazar. I idziemy na Whitefields po raz kolejny, jeśli się da. Bo szczerze, nigdy nie próbowałem dwa razy na Whitefields w jednym przebiegu, więc może już ich nie być. Jeśli będą, to oczywiście... Hej, ja biorę! Czemu nie? A zanim to, to oczywiście odwiedzamy sam bazar, bo chcę zobaczyć, co tym razem oferuje. Oferuje szkło. Szkło. Szkło jest dobrym pomysłem. Zbierze nam połowę HP-ków, ale z drugiej strony szkło daje dwukrotny damage. Nie. Kupuję bez szkła. I dobra, Whitefields ponownie. No to oto i nadciągam i... Okej, Whitefields są tylko jednorazowe. Okej. No niech sobie będą jednorazowe. I tak nie żałuję, że tutaj wleźliśmy. Będę mógł przynajmniej sobie wybrać... Jak to się nazywa? A planszę, którą chcę wziąć. A to jest akurat bardzo fajne. Żadna z tych dwóch. Liczyłem na inną. Więc skip po prostu zrobię. Wiecie co, jednak wezmę szkło. Ten jedyny raz spróbuję wziąć szkło. Będę tego żałował, wiem, ale spróbuję. Może dzięki temu wygramy, może nie. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Jeśli chodzi o planszę. Liczymy na ognistą piekielną, jak można by nazwę określić. Chciałem powiedzieć, byleby nie była grzybowa. Nie zdążyłem powiedzieć, oczywiście dostaliśmy jaką? No grzybową! Jakby to inaczej, tak dostać coś innego niż grzybową planszę. Jeśli się zastanawiam, czemu chciałem dowolną oprócz grzybowej, to prawda jest taka, że na pozostałych planszach jest gwarantowany sposób na czerwony przedmiot. Tylko na grzybowej, nie wiem, czy jest taki sposób. Bo ogólnie na tej piekielnej jest najłatwiej, po prostu w jednym miejscu. Strasznie wrzeszczą mi na kota, więc jeśli słyszycie jakieś wrzaski, to wybaczcie. Ale tak, na piekielnej leży w jednym miejscu skrzynka, dosłownie czerwona. Czeka czerwona, złota, w której zawsze dostajemy czerwony przedmiot. Droga jak cholera, ale no. Da się na nią wyfarmić złoto. I jak się weźmie, to nie trzeba mówić chyba. Dostajemy po prostu czerwony przedmiot. Natomiast ten taki, był jakby ten półokrąg na portalu. A to tam sytuacja wygląda trochę inaczej. Tam po prostu są porozmieszczane... Zresztą chyba kiedyś nawet to zrobiliśmy. Tak, zrobiliśmy to ze siostrą na odcinku. Są tam porozmieszczone te jaja w różnych miejscach i jeśli te jaja się po prostu porozbija, wzywa się dodatkowego bossa, za którego dostaje się chyba zawsze czerwony przedmiot. Czy myślę, się nie mylę. Mogę mówić tutaj totalne głupoty i mogę udowadniać z kimś. Wow. Mówiłem, że to szkło będzie złym wyborem. A i tak się zdecydowałem po nie pójść. Smutne. No cóż, jesteśmy tak dużo obrażeni, że nawet eliksir nas nie uratował, więc... Yeah. Na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i w ogóle. I tak, możliwe, że niedługo będzie tego więcej, bo ostatnio mam wielką wenę na... No, na Risk of Rain na dwójkę. Cóż, to tyle, jak już powtarzam, więc trzymajcie się i hej, hej!